Był ciepły sierpniowy wieczór 1944 roku, gdy młody żołnierz polskiego państwa podziemnego o pseudonimie Mały Jacek został bardzo poważnie ranny. Zapewne w chwili choroby i kryzysu nie zdawał sobie sprawy z tego, że w przyszłości zostanie jednym z największych polskich wynalazców, o którym niestety mało kto dzisiaj pamięta. Kiedy na początku lat 70. dorosły już Mały Jacek, czyli inżynier Jacek Karpiński, wpadł na pomysł genialnej konstrukcji, jaką był komputer K202, chyba nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo wyprzedził swoją epokę. Był to w tamtym czasie komputer tak szybki, że inne konstrukcje dogoniły jego poziom dopiero kilka lub w innych przypadkach kilkanaście lat później. Cały świat zainteresował się naszym konstruktorem, a wdrożenie jego pomysłu do produkcji mogło zmienić historię informatyki. Ale jednak nie udało się, bo komunistyczne władze dziwną decyzją odmówiły wprowadzenia jego produktu do masowej, seryjnej produkcji. A to oznacza, że raz na zawsze zamknęły przed nim drogę międzynarodowej kariery. Genialny pomysł został raz na zawsze zaprzepaszczony. Na szczęście czasy się zmieniły i granice dla ludzi kreatywnych przestają istnieć. Dlatego jeśli masz ciekawy pomysł, który może zmienić naszą rzeczywistość, to możesz wygrać 100 tysięcy złotych na jego realizację. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.creatorsacademy.nescafe.pl i wypełnisz formularz zgłoszeniowy, opiszesz swój projekt, a następnie nakręcisz krótki 30-sekundowy filmik, w którym pokażesz nam swój projekt i swoją pasję. Do zobaczenia!